Cześć, to Ernest! I już 24 kwietnia za 10 dni odbędzie się premiera nowego filmu serii Avengers. Mam tu oczywiście na myśli część pod tytułem Koniec gry. Rok temu premierę miał także inny film Avengers, w którym to jedną z gwiazd był Thanos. Marvel i Fortnite, dwa najgorętsze tematy na świecie, postanowiły wtedy współpracować i tak powstał tryb Rękawicy Nieskończoności. W sezonie czwartym był ten wyjątkowy tryb, za którym wiele graczy na pewno trochę tęskni, w tym ja. Dobrze się w nim bawiłem. Dla tych, co nie wiedzą, to w tym trybie po podniesieniu Rękawic Nieskończoności zamieniliśmy się w samego potężnego Thanosa i w skrócie byliśmy bardzo mocni. I jak już mówiłem, niedługo na światło dzienne wychodzi kolejny bardzo popularny film. I Donald Masnard na swoim Twitterze, dyrektor kreatywny Epic Games, udostępnił takie oto zdjęcie aktora, który w Avengersa gra Iron Mana, z dopiskiem: dobrze wyglądasz, do zobaczenia wkrótce. To nie jest jednak zwykłe zdjęcie, aktor ten na tym zdjęciu ma na sobie koszulkę z logo Fortnite. Społeczność Fortnite natychmiastowo pobudziła ciekawość i prawdopodobnie w tym roku także otrzymamy nowy tryb dzięki współpracy Epic Games z Marvelem. Tym razem jednak do gry może zawitać Iron Man, ale Thanos lepiej pasuje do tej roli, ponieważ to on jest tak naprawdę tym złym. Dajcie znać, czy trzymacie kciuki, aby powrócił ten tryb. Ja z wielką chęcią pogram nawet w powtórkę tego, co było rok temu, ale na nowej, odświeżonej mapie sezonu 8. Poza tym, już w sieci Fortnite to kilka dni temu ciężarówki z koparkami ruszyły na brzeg zalewu zdobyczy. Zostało tu rozstawionych 5 koparek. Dodatkowych 5 koparek czeka na swoją kolej na przyczepach. Szykuje się duże wykopalisko. Na zalewie zdobyczy najbardziej interesującym miejscem do sprawdzenia jest oczywiście środek tej miejscówki, gdzie wylądowały pozostałości Kevina z sezonu 6. Co ciekawe, scenariusz na swoim Twitterze zauważył, że tutaj na trawie zalewu zdobyczy były obecne trójwymiarowe kwiatuszki. Zobaczcie sami, tak to wyglądało wcześniej, a tak to wygląda teraz. Jak widać, zniknęły kwiatuszki i zostały one zastąpione płaską teksturą. To może oznaczać, że Epic ma w planach coś z tą miejscówką zrobić. Do tego pozbyli się tych dekoracji. Mała uwaga, mój gameplay w tle jest nagrany na maksymalnych ustawieniach. Dajcie znać, jeśli inaczej jest na konsolach. Swoje oko na zalew zdobyczy przykuł też helikopter tej samej organizacji. Coś to na pewno jest grane i to nie koniec tajemnic tego miejsca. Nie przestali też uważać na to tajemnicze miejsce, do którego się dokopali. Pod ziemią skrywało się tutaj, a raczej skrywało się coś pod metalem, czego zatłumione wydostają się dziwne dźwięki. Nie wiemy jeszcze, co to tak naprawdę jest. Poza tym w temacie wycieków, to powrót samolotów jest chyba pewny. Skin Tracker udostępnił kilka nowych linijek tekstu interfejsu, które pojawiły się w ostatniej aktualizacji. Wynika z nich, że wkrótce powinniśmy otrzymać nowe wyzwania z nagrodami. Uwaga, skupionych na samolotach. Jedną z tych nagród mogło być takie oto malowanie, które znamy tylko z tej ikony burzylotu z ostatniej aktualizacji. W plikach gry są też wzmianki o wielu innych ciekawych rzeczach i trybach, o których mówiłem już w tym filmiku. Chętnie zapraszam do oglądania, ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym! Zaraz, fidget spinnery?